Znalazłem brakujące ogniwo ewolucji między rowerem MTB czy też enduro, a motocyklem crossover. Wow. Zajebiście. W zeszłym roku miałem okazję pojeździć z ekipą Motobandy na motocyklach crossowych i bawiłem się świetnie. Tak dobrze, że po tym wszystkim stwierdziłem, że muszę poszukać sobie motocykla crossowego. Jednak gdy doszło do mnie, ile kosztów musiałbym ponieść w związku z tym motocyklem, a również to, a w sumie przede wszystkim to, że nie mam garażu, to zrezygnowałem. Wczoraj te emocje we mnie odżyły. W momencie, gdy na mojej drodze stanął Suron Light BX. Spodziewałem się, że tyle zabawy co ten, to mi nic nie da. Suron wyposażony jest w silnik o mocy 6 kW, czyli około 8 koni mechanicznych. Może się wydawać mało, ale przy masie całkowitej wraz z baterią 56 kg tworzy to naprawdę potężnego potwora. Dodatkowo z powodu na to, że jest to elektryk, moc jest dostępna od razu. To oddaje nam turbo doładowany rower, którym możemy wjechać w każde krzaki, pod każdą górkę, schody, a również wszystko inne, co znajdziemy wokół naszego domu. Jarek przewiózł mnie w okolicach salonu Voltage Bike i bawiłem się tam niesamowicie. Popylanie po lasach i polnych drogach z prędkościami 35 do 45 km na godzinę jest mocno uzależniające, ale również męczące. Po 2 godzinach takiej przejażdżki byłem spocony, oddychałem jakby był po maratonie, nogi miałem z waty, ale byłem szczęśliwy i w moich żyłach płynęła czysta adrenalina. Jak było? Nie spodziewałbym się, że to takie łatwe. Nie? Tak się wydawało, że nie wiadomo co, nie? No. No to próbujemy do góry? Mamy tutaj dwa tryby, Eco oraz Sport. I to wszystko jest dostępne w małym przycisku pod naszym kciukiem. Pierwszy, czyli Eco, ja na nim jeździłem większość swojego czasu. Możemy się na nim rozpędzić do 50 km na godzinę i jest to wystarczająco, żeby Suron przyniósł nam dużo radości. Drugi tryb, Sport, trochę bardziej zrywny. Możemy na nim się rozpędzić do 80 km na godzinę i używałem go tylko w sytuacjach, kiedy tego potrzebowałem, kiedy potrzebowałem tej większej mocy, na przykład na jakichś podjazdach, czy jak podjeżdżałem pod schody. Ale daleko! Przy tego typu zabawkach zazwyczaj pada pytanie, dla kogo przeznaczony jest ten sprzęt. I ja bym powiedział, dla każdego. Jest to super środek transportu dla kogoś, kto do pracy dojeżdża 10-15 km, albo też pracuje w centrum, gdzie często w porannych godzinach jest dość tłoczno. Dojedziesz do pracy, nie pocąć się, bo nie musisz tu pedałować, Suron wykonuje całą pracę za ciebie. Jak nie do pracy, to możesz szukać sprzętu, który po prostu ma ci dać dużo radości i zabawy, a nie masz w domu miejsca na crossa. Dodatkowo zmieścisz go do średniej wielkości samochodu, możesz wymontować też przednie koło, żeby było łatwiej i możesz gdzieś go zabrać. Jeżeli jedziesz gdzieś daleko samochodem na wakacje, a chciałbyś tam się na przykład poruszać, a niekoniecznie samochodem, tutaj stoi twój wybór. Teraz na dziko spróbujemy. Na dziko. Na dziko, tak jest. Prowadzi się to jak rower, dodatkowo jest łatwe w obsłudze i intuicyjne. A propos jazdy, każdy ma możliwość przetestowania w salonach EVP w całej Polsce takiego Surona czy też innych Suronów z oferty. Co można powiedzieć o wyglądzie? No szczerze mówiąc, wygląda jak rower, tylko taki trochę na sterydach. Są w ofercie również modele większe i mniejsze od tego, każdy coś znajdzie dla siebie. Mamy tutaj opony offroadowe, ale możemy również dokupić sobie zestaw na szosę. Rama wykonana jest z kutego aluminium, dzięki temu jest giga lekki. Jak widać, kolorek ten jest przekozacki. Po prostu nie mogę się na niego napatrzeć i jakby to stało nawet u mnie w salonie, kurczę, nie pogardziłbym, nie pogardziłbym. To może robić za
ozdobę. Poza małym przyciskiem zagłady, który przełącza nas z trybu eko na tryb sport, mamy tu też ekran, który pokazuje, jaką mamy prędkość oraz ile kilometrów przejechaliśmy tym sprzętem. Z dodatkowych rzeczy mamy też światło, dosyć mocny reflektor, który może oślepiać po ciemku ludzi. I to jest nie żart. Tak naprawdę jest. Może po prostu musiałbym go opuścić, żeby tak nie było, ale no wieczorem jeździłem i no ludzi, których mijałem, mieli miny, jakby zjedli cytrynę, w sensie skwaszone. Do tych wszystkich rzeczy dochodzi jeszcze kanapa, która po 2 godzinach jazdy, no nie miałem odparzonego tyłka, ani odbitego od wszystkich dziur, no bo zawieszenie też ładnie wyłapywało, ale tak, bardzo przyjemnie się na niej siedzi. Co prawda ja jestem dosyć wysoki jak na ten sprzęt, ale dobrze się też odnajdą tutaj osoby względnie niskie. Na przykład moja dziewczyna, która ma około 1,60 m, jeździła na tym. No i oprócz tego, że dużo radości i zachwytu miała z tego, że odkręciła manetkę i to po prostu zapierniczało, to nie będzie problemu, żeby takie osoby sobie tym jeździły. Na baterii, na zbiorniku mamy też tutaj mały ekranik, który pokazuje nam stan naładowania baterii, żebyśmy mogli sobie sprawdzić bardzo szybko i bardzo sprawnie, ile nam zostało jeszcze kilometrów do przejechania. Mamy tutaj hamulce tarczowe hydrauliczne z przodu i z tyłu. I muszę powiedzieć, że na tych hamulcach można polegać. Nie zawiodły mnie w żadnym momencie. Płynnie i zgrabnie pozwalały mi zjeżdżać nawet z największych górek, które z Jarkiem znaleźliśmy. W dodatku wyglądają jak hamulce rowerowe, a wyhamowują nas z niemałych prędkości. Z przodu amortyzowany widelec, a z tyłu centralny membranowy amortyzator. Oba w pełni regulowane. Zawieszenie w tych warunkach, w których jeździliśmy z Jarkiem, spisywało się fenomenalnie. Dziury, duże gałęzie, jakieś kłody, korzenie wystające z ziemi nie są nam straszne, nawet przy wysokich prędkościach, które osiągamy tym sprzętem. Mamy tutaj baterię litowo-jonową o pojemności 34 amperogodzin, która ładuje się około 3-4 godziny od pustego do pełnego. Możemy też baterię z Surona wyciągnąć, wziąć do domu i naładować. Jedynie co, muszę wspomnieć o tym, że ładowanie między poziomem 20% a 60% jest znacznie szybsze i jest to dosyć sprytne, nie można powiedzieć, że nie. Jeżeli pojeździmy sobie 2 godzinki, wjedziemy gdzieś na obiad, go sobie podłączamy, o ile nam pozwolą oczywiście. I w momencie, kiedy skończymy obiad, nasz Suron już jest w pełni gotowy do tego, żeby kontynuować naszą przejażdżkę, bądź też wrócić do domu. No dobrze, ale jak to jest rzeczywiście z tym zasięgiem? No bo jakoś musi być. Nie zawsze można ufać producentom, choć tutaj wydaje mi się, że jest dosyć spoko. Producent podaje na wagę ridera około 95 kg, Suron powinien dawać ogień przez 3 godziny. Z mojego doświadczenia powiem tyle. Może nie ważę 95 kg, ważę trochę mniej, ale z Jarkiem jeździliśmy przez 2-2,5 godziny i po powrocie Suron nadal miał 48% baterii. Można by tu posądzić, że no las nie dał mi większego pola do popisu, przynajmniej na moje umiejętności. Także myślę, że ten czas deklarowany przez producenta jest dosyć zgodny z rzeczywistością. Jeżeli jednak chodzi o dojazdy do pracy i takie jeżdżenie w przedziałach do 20-25 km na godzinę, to producent podaje, że będzie to 100 km i patrząc na tą poprzednią statystykę, o której mówiłem, myślę, że jest taka szansa, oczywiście plus minus 10 km w zależności od tego, jakie są warunki i jak jeździmy. Tak jak wspominałem wcześniej, przy wyglądzie o kustomizacji jest też kwestia serwisowania. Praktycznie dużo z tych rzeczy możemy wykonać sami, tak jak w rowerze. Potrzebujemy tylko paru kluczy i imbusów. I to tyle. Cena Surona na dzień dzisiejszy to 20 900 zł, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że akurat trwa promocja, normalnie ta cena to 24 900. Tu pojedziemy tam i dojedziemy tam. Jak ci pasuje taki plan? Zajebiście. Szukając alternatywy dla roweru.
czy też motocykla crossowego, to powinna być pierwsza rzecz, którą podpowiada Google. Sprzęt, który daje wiele możliwości i nie wymaga od użytkownika nie wiadomo jakiej wiedzy ani umiejętności. Dodatkowo nie musisz pompować w niego własnych sił, żeby dojechać do pracy czy też się pobawić. Możecie napisać, jak podobały wam się moje gleby, a tymczasem do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie. Zajebiste.